Zapraszam Cię do obejrzenia filmu, którego nie da się już odzobaczyć. Oglądasz na własną odpowiedzialność. W jaki sposób nabito nas we franki? Bardzo często w komentarzach pod naszymi filmami, czy też pod postami na Facebooku znajdujemy tego typu pytania. A czy frankowicze to nie wiedzieli, że jest ryzyko walutowe? Nie czytali umów, nie wiedzieli, że frank jest tani i może urosnąć? Spekulowali, uprawiali hazard, a teraz nagle jak frank urósł, to płacz i lament. No więc przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu i sprawdźmy, o co tak naprawdę chodzi frankowiczom, czyli odpowiedzmy na pytanie, jak nabito nazwę franki. No więc większość osób patrzących z boku, z zewnątrz na to zagadnienie w zasadzie wskazuje, że prawdziwy problem frankowiczów polega na tym, że wzrósł kurs franka. No i w zasadzie mogłoby się to wydawać nawet logiczne, bo jak spojrzymy sobie na wzrost kursu franka, który nastąpił, czy też spadek kursu franka, bo wzrost nastąpił po wcześniejszym spadku, to na tym wykresie widzimy na przykład, jak zachowywał się kurs franka i mniej więcej tutaj już w roku 2004-2003 pierwsze kredyty we frankach były udzielane. I co ciekawe, jak spojrzymy na ten wykres, to zachodzi tu bardzo ciekawa prawidłowość. Mianowicie, im bardziej kurs franka spadał w stosunku do złotówki, tym więcej kredytów frankowych udzielano. Prawdziwe apogeum udzielania tych kredytów to była końcówka 2006 do drugiej połowy 2008, czyli w tym okresie, gdzie frank był historycznie na jednym z najniższych poziomów, sprzedano najwięcej tak zwanych pseudofrankowych kredytów. Dziwnym trafem, jak nagle pojawił się kryzys światowy związany chociażby z bańką na rynku nieruchomości i nagle zakończono tą akcję kredytową, to kurs franka momentalnie urósł najpierw do 3, później więcej złotych, dzisiaj jest powyżej 4 złotych. I faktycznie jakby spojrzeć tak z boku na to, to mogłoby się wydawać, że problem frankowiczów jest w kursie franka. Nic bardziej mylnego. Dlaczego? Ponieważ kurs franka tak naprawdę spowodował jedno. Zadziałał jak lupa, czyli pozwolił z bliska przyjrzeć się temu, co w tych umowach już od początku było, na co po prostu nikt wcześniej nie zwrócił uwagi. No to dlaczego możemy tak powiedzieć? Wzrost kursu franka spowodował, że wzrosły raty kredytów. Na poniższym wykresie mamy symulację kredytu przygotowaną przez naszych ekspertów z Votum Robin Lawyers, gdzie kredyt na 300 tysięcy złotych udzielony 1 czerwca 2008 roku na 30 lat. I zobaczmy, że tutaj pomarańczową kreską mamy oznaczenie, ile powinna wynosić wysokość raty należnej, czyli ile powinna wynosić rata? Ile frankowicz powinien zapłacić raty do banku w poszczególnych miesiącach? Na niebiesko mamy natomiast informację o tym, ile ta rata wynosiła faktycznie w związku z tym, że a. bank stosował nieuczciwe zapisy. Ja tu na czerwono to właśnie zaznaczam, żebyśmy nie mieli wątpliwości, o jakim zakresie kwotowym mówimy. Czyli ta wyższa wartość zaznaczona właśnie przeze mnie w tej chwili na czerwono ma związek z tym, że bank stosował nieuczciwe zapisy i dwa, co kurs franka tylko powiększył. A ponieważ raty, jak widzimy na tym wykresie, które w normalnej sytuacji, gdyby umowa była uczciwa i zdrowa, powinny wynosić około 1100-1200 zł, wzrosły do nawet ponad 2000, w niektórych momentach o ponad 100%. Pytanie, czy to jest dużo? Pytanie może i retoryczne, ale warte zadania. Dlaczego? Bo kiedy sobie uświadomimy, o ile więcej każdego miesiąca frankowicz, który ma takie nieuczciwe zapisy w umowie, zostawia zupełnie niesłusznie w banku, no to zaczynamy inaczej patrzeć na to, czy warto swoim kredytem się zająć. Bo być może jesteś jedną z tych osób, które mówią tak, ale ja mam kredyt we frankach, ale nie mam z nim problemu. Stać mnie na zapłatę raty nawet po tym, jak kurs franka urósł. Okej, nie kwestionuję tego stanu rzeczy. Niemniej, pytanie, czy masz świadomość tego, że być może, albo nawet wysoce prawdopodobne jest to, że Twoja umowa zawiera niezgodne z prawem nieuczciwe zapisy i przez to płacisz więcej, niż powinieneś płacić, jakby obok zupełnie tematu kursu franka. Więc tu mamy na razie sam wzrost raty. Druga rzecz, do której doprowadził wzrost kursu franka, to jest wzrost kapitału do spłaty. I na kolejnej symulacji widzimy sytuację, która w zasadzie chyba wyjaśnia, jak powinien działać kredyt, a widać to po tej pomarańczowej kresce.
Prawidłowy kapitał do spłaty. Udzielony kredyt 300 tysięcy i zobaczmy, w prawidłowo udzielonym kredycie jest to pożyczona kwota pieniędzy przez instytucję finansową mi jako Kowalskiemu i teraz ja spłacając każdą kolejną ratę zmniejszam swój dług, pomimo tego, że płacę odsetki, które są wynagrodzeniem banku za to, że mogłem korzystać z jego pieniędzy. No i oczywiście, że bank w ten sposób zarabia na odsetkach, ale no niedopuszczalna jest sytuacja, w której ja płacę co miesiąc, jak widać na tym wykresie, od 140 miesięcy, a w jakim ja jestem momencie? No według tego wykresu powinienem być tutaj, a jestem gdzie? Znowu niebieskie linie pokazują nam, ja to znowu na czerwono zaznaczę, odręcznie oczywiście, dlatego nie jest tak idealnie dokładnie, ale chodzi bardziej o zdanie sobie sprawy ze skali zjawiska. Ta zakreskowana na czerwono część, to pole, to jest to, jak zachowywał się ten kapitał w związku z tym, że bank stosował nieuczciwe zapisy, co wzrost kursu franka jedynie powiększył. Pytanie, czy to jest duża różnica w zadłużeniu? No, gołym okiem widać, że tak. No i teraz zobaczmy, tutaj mamy dopiero moment udzielenia kredytu. Tu mamy kwotę 300 tysięcy, ta linia tutaj, tak niewiele ją widać, ale ona dochodzi tutaj. Czyli w tej symulacji na ten moment spłaty kredytu mamy więcej do spłaty niż pożyczyliśmy pomimo 140 miesięcy wpłacania rat. Chyba nie trzeba być geniuszem od finansów, żeby zauważyć, że coś w tym miejscu nie gra. Coś jest nie tak. Naturalnie pojawia się tu pytanie, Grzegorz, no ale skąd takie różnice? Z przyjemnością odpowiadam. Różnice te biorą się z tego, czym naprawdę jest problem frankowiczów. Na czym on polega? Polega on na tym, że banki stosowały i stosują nieuczciwe zapisy w umowach kredytowych. Na czym polega ta nieuczciwość? Na tym, że bank jednostronnie, jako silniejsza strona kontraktu, bo umowa między bankiem a kredytobiorcą to jest umowa między przedsiębiorcą a konsumentem, w naszym rozumieniu, tym, o którym mówimy, gdzie konsument i przedsiębiorca nie są równymi stronami umowy. Nie są równymi stronami umowy. W związku z tym bank, wykorzystując swoją silniejszą pozycję, narzuca co? Jednostronnie narzuca wysokość kursu przeliczeniowego franka do złotówki i złotówki do franka. To z kolei powoduje, że to bank, a nie ty i bank w jakiś sposób porozumiewając się, decyduje o twoim zadłużeniu i wysokości raty. To tyle teorii, a teraz przyjrzyjmy się na konkretnym case study naszych frankowiczów Janiny i Jana Kowalskich. Janina i Jan Kowalscy wzięli na zakup swojego pierwszego mieszkania kredyt w 2008 roku. Kredyt wzięli na kwotę 200 tysięcy złotych i taka właśnie kwota została wysłana do sprzedającego po podpisaniu umowy. Kurs franka, taki uśredniony na rynku, można powiedzieć, wynosił wtedy 2 złote dla uproszczenia tego wyliczenia. Horyzont kredytu, czyli kredyt, był udzielony na 30 lat, tak jak największa ilość kredytów udzielanych, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, kredyty frankowe. Jak ci Kowalscy rzekomo nadpłacają kredyt? Co ciekawe, 200 tysięcy złotych to jest kwota kredytu, kurs na rynku taki średni według Narodowego Banku Polskiego wynosi 2 złote, ale bank Janiny i Jana miał swoje 2 własne kursy. Kurs zakupu i kurs sprzedaży. No i teraz pytanie, widać gołym okiem, że kurs pomiędzy 2 złote a złoty 90 i 2 złote a 2 złote 10 groszy, to różnica kursowa wynosiła 5%. I to jest ten tak zwany spread, różnica pomiędzy kursem zakupu a kursem sprzedaży. I teraz, moi drodzy, pytanie, czy te 5% to jest taki realny wskaźnik, który możemy przyjąć do wyliczeń. Jest on, można powiedzieć, bardzo ostrożny, ponieważ według naszych badań i na podstawie ponad 100 tysięcy umów, jakie analizowaliśmy do tej pory i sprawdzaliśmy w naszej grupie kapitałowej Votum, na ile banki stosowały te różnice kursowe, to widełki wahały się od 4 do 19%. Co oznacza, że część banków, w części przypadków oczywiście, ale maksymalnie w najgorszym możliwym dla konsumenta wariancie doliczała sobie 19% różnicę w kursie. Co to oznacza? Hipotetycznie, jeżeli kurs franka wynosił 2 zł średnio na rynku, to taki bank kupował tego franka po 1,62 zł, a sprzedawał po 2,38 zł. Pytanie, czy 38 groszy na jednym tylko franku to jest dużo, czy nie?
No właśnie. Odpowiedź chyba sama ciśnie się na usta. Ale dla uproszczenia i nie wywoływania niepotrzebnie skrajnych emocji, to przyjmiemy wszystkie wyliczenia, które za chwilę będę prezentował, na 5% różnicy w kursie. No więc jak powinien być przeliczony ten kurs, ten kredyt Jana, czyli mówimy o pierwszym momencie, w którym bank stosował nieuczciwe zapisy, mówimy o naliczeniu salda zadłużenia. Czyli mamy moment, w którym nasza Janina i Jan Kowalscy są w banku, podpisują umowę, być może patrzą na siebie z uśmiechem, gratulując sobie oczami, puszczając oczko, mamy to, dostaliśmy kredyt. Jest to moment niewątpliwej radości i euforii, ale co się dzieje dalej? Nasi Kowalscy wracają do domu, a w tym momencie z któregoś tam nastego piętra, gdzie siedzą ważni ludzie w tym banku, którzy decydują o tym, po ile my liczymy dzisiaj franka, kiedy udzielamy kredytu, przychodzi dyspozycja. I gdyby ona przyszła zgodna z tym, jaki jest średni kurs na rynku, to byłby to niezależny wskaźnik, który Kowalscy z poziomu internetu, z poziomu różnych stron, gdzie są ogłoszenia, ile wynosi średni kurs NBP dzisiaj, mogliby zweryfikować. Bankowi trudniej byłoby tu zarzucić, że manewruje tym kursem, czy jednostronnie go narzuca, bo odnosiłby się do jakiegoś zewnętrznego miernika wartości, na przykład średniego kursu NBP. Wtedy zadłużenie naszych Kowalskich wynosiłoby przy kwocie kredytu 200 tysięcy 100 tysięcy franków i tyle musieliby oddać franków. Niemniej jednak bank Janiny Jana postanowił, że przy tym kursie troszeczkę pomajstruje. Więc kiedy przyszła dyspozycja od ważnych ludzi z tego banku, że my to franka liczymy dzisiaj po złoty 90, to kiedy tą kwotę 200 tysięcy podzielimy nie przez 2, a przez złoty 90, czyli o 5% mniejszą, to wychodzi nam, że zadłużenie wynosi nie jak na poprzednim slajdzie 100, a 105 263 franki. Nie trzeba kończyć Politechniki ani być Einsteinem, żeby zauważyć, że mamy nagle dodatkowe 5263 franki zadłużenia więcej niż powinno być. I zobaczmy, tutaj nasi Kowalscy mogli nawet niczego nie spostrzec, niczego nie zauważyć, bo pod wpływem emocji, radości, jako konsumenci, oni nie muszą się znać na zaawansowanej inżynierii finansowej. Konsument, według dyrektywy 93.13, która chroni konsumenta przed nieuczciwymi warunkami w umowach, ma mieć umowę prostą, jasną i przejrzystą, napisaną prostym językiem i ma nie musieć konsultować jej z prawnikiem, czy mówiąc już pół żartem, pół serio, lekarzem lub farmaceutą. Ma być jasna i czytelna. A według tej umowy, którą podpisali Janina i Jan, właśnie bank doliczył im 5263 zadłużenia więcej niż powinni mieć. Co jak przemnożymy przez obecny, uśredniony i uproszczony kurs franka 4 zł, to się okazuje, że do kredytu na 200 tysięcy dzisiaj, w obecnym czasie, mają około 21 tysięcy więcej zadłużenia niż powinni mieć. Pytanie, czy to dużo? Pytanie, czy o tym wiedziałeś? Czy zdawałeś sobie sprawę, że być może i w przypadku Twojej umowy, już w momencie uruchomienia kredytu, kiedy bank w swoich systemach zapisywał, jaki jest punkt startowy Twojego długu? Jaki jest punkt startowy Twojego długu? Kiedy do sprzedającego poleciały złotówki, tam zostały wysłane złotówki, ale dług został zapisany we franku, to czy wiedziałeś o tym, że już wtedy, być może i w Twojej umowie, były zapisy, które pozwoliły bankowi naliczyć większe zadłużenie niż powinno być? Warto to sprawdzić. To jest dopiero pierwsze miejsce. No ale kredyt, każdy, zaczyna się tak naprawdę z drugiej strony, zaczyna być odczuwalny dla naszego frankowicza, czy frankowiczów Janiny i Jana Kowalskich, w momencie, kiedy zaczynamy płacić ratę. No więc mamy drugie miejsce, gdzie bank stosuje nieuczciwe zapisy. Rata tego typu kredyty to 350 franków i taka kwota widnieje w harmonogramie. Natomiast gdyby bank teraz przyjmując od nas, no bo co przyjmował od początku, franki czy złotówki? No przed 2011 rokiem, kiedy weszła ustawa antyspreadowa, bardzo sporadyczne i no rzadko spotykane niczym biały kruk było to, że frankowicz mógł przynieść franki. Że mógł sam je gdzieś kupić, potargować się, ponegocjować kurs i samemu wpłacić franki. Większość z nas musiała przynieść złotówki. To skąd się pojawiały franki? Jak spłacano franki, skoro przynosiliśmy złotówki? Ano pośredniczył w tej transakcji bank, który na tej transakcji postanowił dodatkowo zarabiać. No i jak to wyglądało?
kiedy my przynosiliśmy złotówki, no to gdyby teraz Kowalski i Kowalska sprawdzili sobie na Bankierze, Money.pl czy innym portalu, gdzie są kursy walut, ile wynosi średni kurs NBP, albo na stronie samego Narodowego Banku Polskiego, mogliby sprawdzić, aha, czyli kurs franka dzisiaj to jest 2 zł, my mamy 350 franków, to weź Janek wpłać 700 zł na konto, to nam pokryje ratę. Jakie byłoby zdziwienie, czy jakie być może było zdziwienie naszych Kowalskich, kiedy dostali telefon z banku z informacją, ale szanowni państwo, jest niedopłata. Jak niedopłata? No, otóż już państwu tłumaczę. W momencie, kiedy państwo wpłaciliście 700 zł, okazało się, że od ważnych ludzi z naszego banku przyszła dyspozycja, że my, kiedy wpłacacie tą ratę, to my franka liczymy wtedy po 2 zł 10 groszy. Więc macie nam do zapłaty nie 700, a 735 zł raty. Tu oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, wiesz Grzegorz, no już troszeczkę to naciągasz, szukasz tam każdego miejsca, gdzie się można do tego biednego banku przyczepić. Niemniej jednak, pomijając w ogóle aspekt jednak go nie pomijając, że to są pieniądze Kowalskich, więc chyba to oni powinni mieć prawo zdecydować, co z nimi zrobią, to jeżeli przemnożymy te 35 zł razy 150 rat, które mniej więcej od 2008 roku zostały do tej pory zapłacone, to nagle okazuje się, że Kowalscy płacąc tak, jak wydawało się, że umowa stanowi. Tak, jak wydawało się, że powinni płacić. Zapłacili w ratach o 5250 zł za dużo. I to oznacza, że nadpłatę mają na kredycie. No i teraz pytanie do Ciebie. Czy kwota, gdyby się okazało, że masz nadpłaconą w banku kwotę 5250 zł, choćby taką, czy jest to kwota dla Ciebie obojętna? Czy jest to na takiej zasadzie, ach, dobra, trudno, mój błąd. Mogłem czytać umowę, mogłem się na to nie zgadzać. Tak czy nie? Zakładając, że bank pobrał ją nieuczciwie. No, ale to jest tylko przy założeniu, że bank stosował 5% różnicę w kursie. Ile by to było, gdyby bank stosował 19% różnicę w kursie, tak jak potrafiło być w niejednym przypadku? Czyli tą kwotę należałoby pomnożyć razy prawie 4, około 4, to dla mnie jest niecałe 4 oczywiście, ale chodzi o wyobrażenie. To byłoby to w okolicach 20 tysięcy, tak? Około, mówię, tak? To nie jest precyzyjne tutaj już wyliczenie. Około, czyli zobaczmy, że mamy w tej sytuacji, gdybyśmy sobie narysowali takie prowizoryczne widełki, od ile do ile mogło być tej nadpłaty, to jest to mniej więcej od 5 do 20 tysięcy nadpłaty tylko dlatego, że bank arbitralnie, jednostronnie narzuca wysokość kursu przeliczeniowego. No jeżeli 5 tysięcy jest kwotą nieobojętną, to 20 tysięcy jest 4 razy bardziej nieobojętne. Ale to jest dopiero drugie miejsce, gdzie bank stosuje nieuczciwe zapisy. I tu często pojawia się pytanie, zwłaszcza podczas konferencji, które prowadzę dla frankowiczów, Grzegorz, ale okej. Ja w 2011 czy później roku podpisałem aneks i teraz ja sam kupuję franki na rynku i sam je do banku, czy sama wpłacam. Okej, to miejsce, to bieżące przeliczenie rat, to jest to miejsce, gdzie udaje Ci się nie tyle uniknąć tego kosztu, co udaje Ci się go zminimalizować. Dlaczego? Bo dalej płacisz spread, tylko pobiera go nie bank, a kantor internetowy i ten spread jest po prostu mniejszy, no ty masz większy wpływ, bo możesz ponegocjować jaki. Ale dalej płacisz ten spread. Zobaczmy trzecie miejsce. No pytanie, czy rata Kowalskich została ustalona prawidłowo już od samego początku? Nie. Dlaczego? Dlatego, że zobacz, jeżeli kapitał naliczony Janowi prawidłowo, 200 tysięcy złotych przez 2 złote dałby 100 tysięcy franków, a bank no, przyjął swoją kwotę, swój kurs, więc wyszła inna kwota, a przecież to tą kwotę, no lub tą, bo to zależy, która tam bankowi wyjdzie. Bank dzieli przez 360 części, 360 miesięcy, jeśli kredyt jest na 30 lat, jak w przypadku Kowalskich, i to nam daje podstawę do określenia wysokości raty, w części kapitałowej, a do tego dochodzi część odsetkowa. Jeżeli zatem podstawa do określenia wysokości raty, czyli większy jest kapitał, to jest większa część kapitałowa, no i odsetki są większe. No, nie przywiązujmy się do tego diagramu, który tutaj rysuję, bo on jest odręcznie na touchpadzie, jest to dosyć niewygodne. Zobaczmy to na cyfrach. Jeżeli podstawa do określenia wysokości raty jest zawyżona około 5%, to samo jest z ratą, co daje w tym przypadku około 15 franków.
No i teraz 15 franków razy średni kurs 4 zł, razy te 150 miesięcy, daje nam kolejną nadpłatę w wysokości 9 tysięcy złotych. I zobaczmy, to znowu jest przy założeniu, że Bank Kowalskich stosował tylko 5-procentową różnicę w kursie. Gdyby stosował 19-procentową, to wtedy tą kwotę należałoby pomnożyć razy prawie 4, no i wyszłoby nam tu około 35 tysięcy, tak? Czyli mielibyśmy 35 tysięcy nadpłaty. Gdybyśmy sobie to podsumowali, i to jest naprawdę z grubsza licząc i tylko orientacyjnie, w każdym jednym przypadku trzeba to przeliczyć, jeżeli masz takie zapisy, ile to wynosi u Ciebie. I tam wyjdą prawidłowe liczby takie, jak Tobie wyjdą. My tu bardziej mówimy o zakresie kwot niż precyzyjnym wyliczeniu, które może być dla Ciebie jakimś punktem odniesienia, że u mnie to jest na pewno tak samo, tak? Także, żeby było jasne, że to jest jedynie obrazowe, to zobaczmy, że mieliśmy tutaj 5 tysięcy tam z hakiem, 5250 do 20, a tu mamy 9 do 35. Więc dosyć ostrożnie licząc, to mamy jaką nadpłatę? Jakbyśmy to podsumowali, to widełki nam się tu wahają od 14 tysięcy do 55 tysięcy złotych nadpłaty. Nie mówiąc w ogóle o tym, że jakbyśmy sumowali to teraz razy 360 miesięcy i przyjęli te wskaźniki, no to wychodzi to o ponad 100% wyższe kwoty. No to teraz pomyśl sobie, jeżeli kredyt jest na kwotę 200 tysięcy, a ja po 150 z 360 miesięcy mam nadpłatę od 14 do 55 tysięcy, zakładając ostrożne liczenie, no to czy to jest w porządku? Pytanie, jak Ty się z tym czujesz, kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, bo czy dalej to, co powiedziałeś, czy być może pomyślałeś sobie wcześniej, ja mam kredyt we frankach, ale nie mam z nim problemu, czy dalej jest aktualne? Bo to, co często mówią uczestnicy konferencji, które prowadzę w każdy praktycznie wtorek od 2017 roku z drobnymi przerwami, tych edycji już było ponad 100, to, co mówią uczestnicy w momencie, kiedy omawiamy sobie, na czym polegał ten cały bankowy proceder, to gdybym miał zacytować konkretne wypowiedzi, to pojawia się oszustwo, lichwa, kiedy się jedna pani napisała, to jakbym pożyczała pieniądze od dresów, prawda? Oburzenie, gniew i bunt są naturalnymi reakcjami, kiedy zdaję sobie sprawę, że bank, którym brałem czy brałam kredyt, który postrzegałem czy postrzegałem jako instytucję zaufania publicznego, wykorzystuje moją niewiedzę i słabszą pozycję po to, żeby czerpać nienależną ukrytą marżę. To ma prawo wkurzać, mówiąc kolokwialnie. Ale to jest dopiero trzecie miejsce spośród tych, których bank czerpał, no tutaj, ukrytą marżę. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, gdzie nasi Kowalscy wracają do domu, jedzą obiad, siadają do poobiedniej kawy. I w tym momencie, przy tej poobiedniej kawie, Janina mówi do Jana tak. Jasiu, słuchaj, a może myśmy pochopnie zrobili, że wzięliśmy ten kredyt nie w złotówkach? Czytałem w internecie, że tam jakieś banki w Stanach Zjednoczonych mają problemy. Słuchaj, mamy tam na szafie w walizce 200 tysięcy po babci w spadku. Co prawda to jest na inny cel, ale może zróbmy tak, że damy te 200 tysięcy, niech nam zamkną ten kredyt frankowy jutro i weźmiemy wniosek, złożymy o drugi w złotówkach. Janek tak siedzi, myśli, czemu nie? Może i tak zróbmy, może Jasia masz rację. No i jak pomyśleli, tak zrobili, następnego dnia idą do banku, przychodzą, wiesz, przez te obrotowe drzwi, na ich przeciwko wychodzi doradca kredytowy, doradczyni, nazwijmy ją na przykład Kasią, pani Kasia, która ich wczoraj obsługiwała i sprzedała im ten kredyt, mówi tak, o, dzień dobry Państwo Kowalscy, w czym mogę pomóc? No to Janek wychodzi, mówi, pani Kasiu, myśmy z tematem się przespali i chcemy ten kredyt dzisiaj spłacić. Dobrze, nie ma problemu, w głowie świta już żaróweczka, wziąłam prowizję od jednego kredytu, wezmę od drugiego. Nic złego, oczywiście tak to działa, no ale w tym momencie te koszty kto poniesie? Oczywiście Kowalscy. No ale dobra, to już powiedzmy, że to jest ich koszt, ich błąd. Idą, siadają do stolika, do stanowiska, przy którym siedzi pani Kasia, pyta, czy to będzie gotówka, czy przelew. Gotóweczka, proszę, tu jest walizka z pieniędzmi, z banderolami, wiesz, w firmach. Pani Kasia bierze te pieniądze, wkłada do maszyny, która przelicza. No i pani Kasia widzi na wynik, jaki tam jest, widzi 200 tysięcy, przełyka ciężko ślinę
I z lekkim niepokojem mówi, ale trochę brakuje. Jak brakuje? Dziwi się Janek. Przecież wczoraj pożyczyliście nam 200 tysięcy złotych, tak? Tyle kosztowało mieszkanie. Potwierdza pani Kasia. Tak, zgadza się. No i dzisiaj takie samo, wcale nie gorsze, nawet nie wiem, czy nie lepsze, bo prawdziwe wydrukowane w walizce, a nie te tam wasze cyfrowe, które nie wiadomo, czy istnieją, co powstają za kliknięcie enterem, no to takie prawdziwe pieniądze wam przynieśliśmy, no to weźcie te pieniądze. A, dobra, już wiem. Pewnie chcecie prowizję za udzielenie kredytu i za wcześniejszą spłatę. A co pani Kasia odpowiada? Nie, nie, no prowizję za udzielenie kredytu i wcześniejszą spłatę oczywiście bank też najprawdopodobniej weźmie. To w ogóle nie o tym mówimy. No to o co chodzi? Już państwu tłumaczę. No więc pani Kasia rozrysowuje. W dniu wczorajszym, kiedy wysłaliśmy do sprzedającego 200 tysięcy złotych, to z 13 piętra od ważnych ludzi w garniturach i garsonkach w naszym banku przyszła dyspozycja, że kiedy udzielamy kredytu, to my franka liczymy po złoty 90. Uwaga nawiasowa, frank na rynku kosztuje 2 złote. W związku z tym na państwa koncie zostało zapisane zadłużenie, i tyle wynosi zadłużenie w tym kredycie, 105 263 franki. Janina już tutaj nie wytrzymała i mówi, pani Kasiu, no ale to prosta sprawa. No to weźcie sobie te 105 tysięcy ileś tam tych franków, co pani powiedziała, teraz przemnóżcie przez te złoty 90, tak jak ci ważni ludzie od was z tam któregoś piętra wysoko powiedzieli, no i jak na mój konsumencki rozum wychodzi nie inaczej jak 200 tysięcy złotych. Wcale nie gorsze niż te, które nam wczoraj wysłaliście, jak Janek już wcześniej powiedział, być może nawet i lepsze, bo prawdziwe wydrukowane. Pani Kasia mówi, tylko że tak to nie działa, szanowni państwo. No a jak? Już to rozrysowuję. W momencie, kiedy państwo spłacacie kredyt, to podstawą do oddania jest 105 263 franki. I również, tak jak pani słusznie zauważyła, od ważnych ludzi u nas w banku na którymś tam na tym piętrze przyszła dyspozycja, że kiedy państwo przynosicie złotówki, żeby te franki spłacić, to my to liczymy już według innego kursu, według kursu sprzedaży, bo to trochę jakbyśmy wam sprzedawali te franki i w tym momencie do oddania macie państwo 221 052 zł i 30 groszy. Próbując załagodzić sytuację, pani Kasia mówi, to może zróbmy tak, ja zrobię kawę, pójdę do ekspresu, pan Janek, pamiętam, czarna, pani Janinka, biała latę, a pan, pani Janku, skoczy pan do bankomatu na drugą stronę ulicy, wybierze tą brakującą kwotę i zamkniemy ten kredyt. Czujesz, ile wynosi ukryta prowizja banku? 21 052 zł i 30 groszy przy spłacie następnego dnia. I to nie jest prowizja za udzielenie kredytu. To nie jest prowizja za jego wcześniejszą spłatę, bo te najprawdopodobniej, jak pani Kasia słusznie zauważyła, bank oczywiście też pobierze. Jest to ukryta marża banku spowodowana tylko tym, że bank jednostronnie, jako silniejsza strona umowy, w ogóle nie licząc się z kredytobiorcą, narzuca, po jakim kursie przelicza franka do złotówki i złotówkę do franka. Czyli gdyby przyrównać to do suwaka, który określa ten kurs przeliczenia, to bank jest jedyną osobą, jedyną stroną, która trzyma ten kurs i manewruje w nim w górę, w dół, tak jak mu się podoba, nie pytając o stanie kredytobiorcy. Co ty na to? Co teraz w tobie jest, Frankowiczu? Co sobie myślisz? Jak byś to opisał? Napisz w komentarzu. Napisz w komentarzu pod tym filmem, co sobie myślisz o tej sytuacji. Kiedy widzisz już te cztery miejsca, w którym banki stosowały nieuczciwe zapisy, przynajmniej w sytuacji Janiny i Jana Kowalskich i myślę, że też wielu, wielu innych. Jak to oceniasz? Napisz w komentarzu. Może się nie zgadzasz. Może uważasz, że to było uczciwe. Zapraszam do dyskusji w komentarzu. Ale pytanie. I tu jest... I gdybyśmy chcieli sobie zdać sprawę, jak daleko mogło to sięgać. Czyli teraz przechodzimy już w takie, na chwilę, w taki obszar hiperboli, czyli celowe wyolbrzymienie po to, żeby ukazać pewną zasadę i zjawisko. Czyli w ogóle nie mówimy, że któryś bank by tak zrobił, ale pytanie, czy mógł. Co by było, gdyby bank postanowił? Wyobraźmy sobie kompletnie, wydawało się irracjonalną sytuację, ale hipotetycznie możliwą, bo skoro nie da się czegoś wykluczyć, to jest to możliwe. Gdyby bank postanowił zrobić tak, cofnijmy taśmę i mamy znowu panią Kasię, która tłumaczy Kowalskim,
ile mają do oddania. No więc podstawą do oddania tej kwoty jest 105 263 franki. Odważnych ludzi z 13 piętra w naszym banku w garniturach i w garsonkach przyszła dyspozycja, że kiedy Państwo spłacacie ten kredyt, to my franka liczymy po 5 zł. Frank na rynku, uwaga nawiasowa, kosztuje 2. W związku z tym ja zrobię tą kawę w ekspresie, choć to już chyba by tak bardzo nie łagodziło sytuacji, a pan, panie Janku, no już trudno nawet powiedzieć, skoczy do bankomatu, ale macie Państwo do oddania. Dzień później 200 tysięcy bank wysłał sprzedającemu. Dzień później oddajecie, bank wybiera 5 zł jako kwotę, po której liczy franka, czyli totalnie gdzieś z obszarów absurdu. I żąda 526 315 zł. Pytanie moje do Ciebie. Czy bank mógł tak zrobić? Mógł czy nie? Zrób pauzę, napisz w komentarzu. Czy mógł bank tak to policzyć? Jak prowadzę konferencję dla frankowiczów regularnie, to zawsze na sali jest ktoś, kto powie nie. Sądzę, że nie mógł. To jest w ogóle... Grzegorz, to jest absurd. Okej. To pytanie drugie. Jeśli pomyślałeś nie, w którym miejscu w umowie był zapis, który by zabraniał bankowi tak zrobić? Czyli czy masz w swojej umowie zapis, że bank będzie przeliczał według własnych kursów, według kursów ze swoich tabel, ale policzy nie więcej niż. Czyli frank nie może być większy niż X, czyli obecny kurs plus X%, niż konkretny kurs franka, czy nie? Co więcej, w niektórych umowach kredytowych zdarzały się zapisy, co sądy kwestionują i co sądy podnoszą w uzasadnieniach wyroków, które są korzystne dla frankowiczów, że niektóre banki stosowały taki zapis, w którym była taka, na przykładzie tych naszych kowalskich, że jeżeli pożyczyli 200 tysięcy i kurs wzrośnie, to oddają tak, jak kurs stanowi, oczywiście jeszcze do tego doliczając te wszystkie manewry ze strony banku, ale gdyby nie daj Bóg kurs spadł, to nasi kowalscy mają oddać nie mniej niż 200 tysięcy złotych. I coś, co podnoszą sądy często w uzasadnieniach wyroków, dlaczego jest to tak absurdalnie nieuczciwe, to, że jedynym beneficjentem w wielu przypadkach wzrostu lub spadku kursu franka mógł być bank, a nie kredytobiorca. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich umów, nic z tego, co powiedziałem, nie dotyczy wszystkich umów. Każdą umowę trzeba sprawdzić. Ale pytanie, gdzie była granica samowoli banku? W którym miejscu w umowie była granica samowoli banku? Sprawdź to w swojej umowie. I dlaczego teraz kowalscy mogą odzyskać swoje pieniądze? Pierwsza sprawa, dlatego że bank jednostronnie ustala własny kurs franka. Pobiera spread, czyli niejako prowizję za zakup bądź sprzedaż waluty, a w większości przypadków franka w tych kredytach nie było nawet przez moment. Kredyty były udzielane, przyznawane i udzielane w złotych, wysyłane były złotówki, i w większości przypadków spłacane były do banku z powrotem złotówki, a przeliczanie do franka było tylko punktem odniesienia, na którym bank czerpał ukrytą marżę niezależnie od oprocentowania, które przecież też w kredycie było. W związku z tym umowa zawiera nieuczciwe zapisy i dlatego właśnie mogą ją podważyć. Do oceny sądu należy to, czy unieważnić, czy pozbawić po prostu tych nieuczciwych zapisów, czy ją odfrankowić. I to jest taki moment, w którym często nasi słuchacze, czy oglądający nasz kanał, czy uczestnicy webinarów zadają pytanie, mówią, dobra, Grzegorz, ale teraz tak, mówisz tu nam o jakichś kowalskich, ale ja też mam kredyt we frankach, też mam umowę i czuję lekki niepokój związany z tym, czy przypadkiem i mnie ten problem nie dotyczy. No więc, czy to dotyczy Twojej umowy i jak możesz to sprawdzić? Możesz to sprawdzić i oczywiście mówię o tym, jak możesz to zrobić. Wystarczy, że w opisie pod tym filmem klikniesz w link, na którym jest link do formularza w opisie do tego wideo, który przekieruje Cię na stronę z formularzem, gdzie podasz swoje imię, adres e-mail, numer telefonu i nasz ekspert skontaktuje się z Tobą, żeby sprawdzić, czy Twoja umowa też posiada takie nieuczciwe zapisy i w związku z tym, ile pieniędzy możesz odzyskać. Co ważne, dlaczego warto taką rozmowę z ekspertem zamówić? Po pierwsze, jest bezpłatna i niezobowiązująca. Czyli to ty nie płacisz za tą rozmowę. Po drugie, z takiej formy skorzystało w grupie kapitałowej Votum ponad 100 tysięcy frankowiczów.
Dostajesz podczas tej rozmowy swoistą, można powiedzieć, ekspertyzę przedprocesową. Na podstawie szeregu pytań uszczegóławiających sprawdzimy nie tylko umowę, ale też to, czy inne okoliczności, oprócz samej umowy, nie tworzą ryzyka ewidentnej przegranej z bankiem w sądzie. Bo jeżeli spojrzałbyś na statystyki chociażby 2021 roku i pierwszego półrocza, to wygrywa około 94% frankowiczów w sądzie, około 6% nie wygrywa. I nie jest to kompletnie przypadek, dlaczego jedni wygrywają, a inni nie, bo mamy już taką skalę do porównania, że doskonale wszyscy fachowcy na rynku wiedzą, dlaczego jedni frankowicze mają zasądzenia korzystne, a inni takich nie mają. Dostaniesz od nas realną ocenę szans i ryzyk, czyli uczciwie powiemy Ci, na czym stoisz. Na ile oceniamy realnie szansę na Twoje wygranie, czy widzimy więcej ryzyka i nie zarekomendujemy Ci tego, żebyś szedł do sądu walczyć z bankiem. Jeżeli masz inne pytania dotyczące Twojej umowy kredytowej, również z przyjemnością na nie odpowiemy. Dostaniesz indywidualne wyliczenia roszczeń dla obu wariantów, zarówno w sytuacji odfrankowienia takiej umowy, jak i jej unieważnienia. Jeżeli jesteś ciekaw, czym się to od siebie różni, to masz tutaj u góry, wyświetli się właśnie link do innego wideo, w którym to tłumaczę. No i odbywa się ta rozmowa z ekspertem zdalnie, zarówno jeżeli mieszkasz w Polsce, jak i poza granicami Polski, bez problemu zdalnie podczas telefonu czy wideokonferencji jesteśmy w stanie sprawdzić stan rzeczy w Twojej umowie. Jeżeli podobało Ci się wideo, to proszę o udostępnienie go na swoich mediach społecznościowych. Subskrybuj też nasz kanał, kliknij dzwoneczek, żebyś dostawał czy dostawała powiadomienia o nowych nagraniach. No i zapraszam do dyskusji w komentarzach. Co myślisz na temat tego, jak wyglądał ten bankowy proceder? Co jest w Tobie? Czy czujesz zgodę na to, żeby tak było dalej? Czy też może bardziej pojawiają się w Tobie takie odczucia na zasadzie, no nie, no jeżeli to jest prawda, nie wierz mi absolutnie w żadne moje słowo. Sprawdź to. Ale jeżeli to jest prawda, to pytanie, czy tak to zostawisz? Ponad 70 tysięcy frankowiczów w tej chwili jest już w sądzie z bankiem i walczy o swoje prawa, walczy o sprawiedliwość, do czego Ciebie też zachęcam. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego wideo. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Grzegorz Celeban.